się odnajdywaniem zaginionych. Onejromantka Corin Tilly sprawiła, że Wiedźmin wyśnił spotkanie Ciri ze mną, czyli z Jaskrem. Geralt wiedział więc, że jeśli chce odnaleźć Ciri, musi najpierw odszukać starego przyjaciela. I więcej go już nie widziałam. Jaskier i skok na skarb. Już prędzej bym się spodziewał, że wybierze życie w celibacie. Prawda, jak raz zapomniał zapłacić za wino w pasiflorze, to potem 3 dni nie spał z nerwów. No to co mu odbiło? Miał jakieś długi do spłacenia? Mówił, że musi komuś pomóc. Sprawa niecierpiąca zwłoki. Tak to chyba ujął. Rozumiem, że nie podał imienia tego kogoś. Nie, ale znając Jaskra, chodziło o tę kogoś. Pewnie szczupłą i z obfitym biustem. Roivan? Co to za jeden? Wysoki, gruby, cholernie groźny. I utyka na lewą nogę. Brzmi jak kulawy troll z Galmy. Gdyby trole były też diablo inteligentne i miały żyłkę do kryminału, to tak, zgadzałoby się. Zakładam, że skok się nie udał. No, nie wrócił tu w złotej karocy obwieszony klejnotami, więc chyba nie. Pytałam o niego, ale wszyscy nabrali wody w usta. Słyszałam tylko, że zrobił jakąś awanturę w siedzibie Skurwiela Juniora i że jego ludzie gonili go potem przez całe miasto. Skurwiel Junior, tego też nie kojarzę. Największy chuj w Nowigradzie. Znaczy się, nie dosłownie, tylko... Tak, zakładałem. Zalazł ci jakoś za skórę? Zalazł całemu miastu. Należy do 4 ludzi, którzy trzęsą miejscowym półświatkiem. Razem z Ziggim Roivanem właśnie, Tasakiem i Królem Żebraków. Niezły numer. Dobrze chociaż, że Jaskier nie zadarł z Kościołem Wiecznego Ognia. Dopiero by było. I znów muszę ratować Jaskra. Chyba go poproszę, żeby wykupił jakiś abonament. Wiesz, jemu teraz nie jest do śmiechu i mi w sumie też nie. Spokojnie, wyciągnę go z tego. Muszę wpierw pogadać z tym Skurwielem i Ziggim Roivanem. Gdzie ich znajdę? Skurwiela to nie wiem, ale Roivan ma własne łaźnie. Tylko uważaj, to niebezpieczny typ. Ja też. Nie wątpię, ale Jaskier to już nie ta liga. Dlatego proszę, pośpiesz się i daj mi znać, jak tylko się czegoś dowiesz. Raczej na nic się tu nie znam. Wracam do Szałwi. Nakarmię pusie i będę czekał. A nuż, Jaskier sam wróci. Bywajcie. Znowu się tu kręcisz, Riftki Włóczęga? Znikaj stąd, połowcom doniosę, że śmierć. Myślałam, że nie może być gorzej. Zachowuj się w pięknych okolicznościach przyrody. Nasz świat spłonie! Jest tam kto? Otwórzcie! Po co ten rwetas? Łaźnia jest zamknięta. Muszę się spotkać z właścicielem. Wiem, że tu przebywa. Cóż z tego, skoro jest zajęty? Przekaż mu, że Geralt z Rivii chce z nim mówić. Nie gwarantuję, że pan Roivan będzie miał. Chcesz się założyć? No dobrze, spróbuję. Proszę zaczekać.
Ziggy Roiven zaprasza. Ja nazywam się Happen. Spotkanie odbywa się w łaźni. Wpierw jednak przejdziemy przez szatnię, gdzie należy zostawić odzienie. Chodźmy. Tutaj można się rozebrać. Ekwipunek będzie bezpieczny. Łapy przy sobie. A Junior uciął mu rękę i kazał wrazić mu ją w zadek. Odesłał ciało z ręką wyciągniętą na zgodę. Dosyć pierdolenia, tracimy tu tylko czas, a sprawa jest prosta. No i jeszcze wtyczkę i będę mogła ruszyć te roboty. Pokażę wam, gdzie nas ma. Spokojny tasak. Skurwiel Junior idzie do piachu. Mój sekretarz wyśle wam notatkę ze spotkania. Nie masz sekretarza. A Juniora zlikwidujemy, gdy wszyscy, rozumiesz? Wszyscy będą za. Roiven, twój gość. Po chuj go tu wpuściłeś? Bo chciałem z nim porozmawiać. To Geralt z Rivi. Dobrze cię znowu widzieć. Jak zwykle, kurwa, jestem wykluczony, towarzysku. Coś ty za jeden. Niech nasz gospodarz o mnie opowie. To Wiedźmin. Ten sam, który najpierw powstrzymał zamach na Foltesta, a potem go zabił. Rzekomo. Nie zabiłem ani Foltesta, ani Demavenda. Witaj, Dijkstra, Roiven, czy jak się teraz każesz nazywać? Podczas naszego ostatniego spotkania Geralt pobił mnie i złamał nogę. Jestem ciekaw, z czym teraz przychodzi. Ktoś wszedł do łaźni. Zgadają się. Jest ich kilku. Co on pierdoli? Jasnowic jakiś? Mordercy! Proszę, nie! Noż, kurwa mać, wiedziałem! Znajdzie się wron? Znajdzie. Z gołą dupą jeszcze się nie biłem! Gij, durniu! Pozdrowienia od skurwiela Juniora! Teraz, kurwa! Spróbuj ze mną, kurczu! Dobra robota, panowie. Przepraszam za ten incydent. Ochrona zawiodła i wyciągnę z tego konsekwencje. To byli ludzie z kurwiela. Wyciągnij z tego konsekwencje. Nie zaczynajmy od początku, szczególnie przy gościu. Przyszedł na moment przed atakiem. Przypadek? Nie sądzę. Niech sam się wytłumaczy. Przedstawisz mi swoich znajomych? Dobrze, że nie ma tu Happena. Zaraz bym mnie zrugał za brak manier. Króla żebraków znasz.
Zresztą, kto nie słyszał o tym mecenasie sztuki i patronie drobnych przedsiębiorców? A krasnoluda zwą Tasakiem. Siedzi głównie w rozrywce. Szukam skurwiela juniora. A, ciekawe. Czego chcesz od Wileja? Junior pomoże mi kogoś znaleźć. W całym swoim nędznym życiu skurwiel jeszcze nikomu nie pomógł. Będę go ładnie prosił. Słyszysz, Tasak? Może gdybyś nie nazwał go Ciotkojebsą, tylko ładnie prosił, to może przyszedłby na spotkanie. Kurwa, panowie, na krótką chwilę was wzięło. Skurwiel chce nas sprzątnąć i w końcu mu się uda. Musimy zabić go pierwsi. Siedźcie tu i puszczajcie bąki pod wodą. Ja idę wysłać chłopaków do miejscówek juniora. Niech zrobią kipisz i wykurzą chuja. A ty, jak ci tam, jeśli chcesz znaleźć skurwiela, przyjdź do mnie. Chcę dostać skurwiela i wygląda na to, że muszę go dorwać przed Tasakiem. Tasakowi łatwo nie pójdzie. Junior potrafi się ukrywać i cechuje go chłopski spryt. Cóż, na mnie już czas. Powodzenia w poszukiwaniach, Wiedźminie. Zajrzę do ciebie jutro, Franciszku. Dokończymy rozmowę. To co, może się ubierzemy? Niezły pomysł, a potem pogadamy już w cztery oczy. To się porobiło. Ale dobrze spotkać starego drucha, dzięki któremu tak często zażywam kąpieli. Jeśli dzięki mnie jesteś czystszy, to warto ci było złamać tę nogę. Wyobraź sobie, że kiepsko się zrosła. Muszę ją moczyć w gorącej wodzie przynajmniej 6 razy dziennie, bo inaczej napierdala jak dzwony w Beauclair. Nie zrobiłem tego bez powodu. Jakbyś mi nie wchodził w drogę, nogę miałbyś całą. Rozumiem. Zaręczam, że gdybym mógł się cofnąć w czasie, zachowałbym się na Taned inaczej. Na przykład kazałbym cię moim ludziom zabić, a nie związać. Słuchaj, Royven, a właściwie Dijkstra, bo nie jestem w nastroju na zabawę w pseudonimy i inne szpiegowskie gierki. Przychodzę w konkretnej sprawie. Jak chcesz wysłuchać, o co chodzi, to wysłuchaj. Jak nie, to daruj sobie błyskotliwe riposty i po prostu wywal mnie za drzwi. A co mi szkodzi? Mów! Myślisz, że Tasak znajdzie skurwiela? Może i znajdzie, ale spali przed tym pół miasta zupełnie niepotrzebnie. Zostaw go i działaj sam. Co proponujesz? Trzeba przejść się po miejscach w strefie wpływów juniora i się rozejrzeć. Tyle, że dyskretnie, a nie wpadać na pełnej kurwie z ogniem i mieczem. A wspólnicy znają twoją przeszłość? Wiedzą, że naprawdę nazywasz się Zygizmund Dijkstra i byłeś szefem redańskiego wywiadu? Gdybym razem z Tasakiem, Bedlamem i juniorem zbudował młyn i mę mąkę dla okolicznych chłopów, to bylibyśmy wspólnikami. Bo to, że musimy się często dogadywać, nie czyni z nas partnerów. A czy wiedzą, kim byłem? Bedlam na pewno. A pozostali chyba się domyślają. Po prostu nie rozmawiamy o tym. Dlaczego ty i Bedlam nie chcecie wojny z juniorem? Zawsze powtarzałem królowi Wizimirowi, że wojna nie rozwiązuje żadnych problemów. Ona rodzi problemy, które trzeba potem rozwiązywać innymi środkami. Za poczynaniami skurwiela ktoś stoi. Nie chcę zabijać juniora, dopóki nie dowiem się, kto to jest. Może faktycznie warto popytać na mieście. Nawet jeśli junior siedzi w ukryciu, to nie mógł odciąć się od dochodów. Skurwiel czerpie zyski głównie z hazardu. Kontroluje największe kasyno w mieście. Pamiętam, jak hierarcha Hemelfart przegrał tam kiedyś swój pierścień z Rubinem i wybuchła awantura. Jest też arena w podziemiach pod miastem. Dochód z zakładów jest niewiele mniejszy niż z kasyna. Tam zawsze szukają ochroniarzy. Możesz też sprawdzić dom skurwiela w Nowigradzie, ale wątpię, żebyś go tam zastał. To gdzie jest ta arena? W
kanałach pod Złotą Dzielnicą, ale wejście jest w kwartale Biedoty, na Okrapkach. Junior uwielbia dobre walki. Pewnie chciałby zobaczyć na własne oczy Wiedźmina w akcji. Wspomniałeś, że skurwiel ma dom w mieście. To całkiem zacna posiadłość, tuż za mostem wiodącym na Wyspę Świątynną. Ale Junior jest za sprytny, żeby tam siedzieć. Gdzie znajduje się kasyno? Niedaleko, wiesz, Straży Miejskiej. Oficjalnie skurwiel nie ma żadnych związków z kasynem, więc uważaj, co mówisz, żeby nie wzbudzić podejrzeń. Spróbuję znaleźć Juniora w kasynie albo na arenie i chyba pogadam też z Tasakiem. Rób jak chcesz, tylko bądź ostrożny. Skurwiel na pewno spodziewa się kontrataku. Dzięki za pomoc, Dijkstra. Idź już, Wiedźminie. Aha, gdybyś miał problemy ze znalezieniem skurwiela, wróć do mnie. Znam te kanalie i może coś wymyślę. Jesteś w kontakcie z Radowidem? Ha, ha, ha. Widzę, że żarty się ciebie trzymają. Nie, nie jestem z nim w kontakcie i mam nadzieję, że już nie będę. Nie wybaczył ci konspirowania z Filipą Eilhart? Radowid nie wybacza. Nikomu. I nigdy. A już zwłaszcza czarodziejkom z loży.